piąteczka, 5 kilo, 70 centymetrów. Czwarta, 14, słonko wstaje i ja ostatnie przerzuty do piątej. To już ostatnie dwa pelety, które się dipowały. No i później zmiana przyponów na mniejsze haki z bagnetami. Będziemy zakładać cukiereczki. A co dzisiaj będzie najlepiej współpracowało, zobaczymy, czy wszczelimy się z przynętą. No ale poczekam, aż się rozwidni, bo jeszcze ciemno jest w wodzie, jeszcze na dole, to ostatnie pelety, dwa, wypijemy jakąś kawcie, Robson tam kawę robi, no i zobaczymy. Więc zostańcie z nami i zobaczymy, co nam poranek i dzień przyniesie na tym łowisku. Coś jest na pelet, no ale chyba karaś znowu, więc teraz będę musiał podziękować peletom i zakładamy inne przynęty. Co mamy? Karasia. Więc peletom już raczej podziękuję. Nie, Lesio. Lesio, co to jest? Lesio. Czyli Lesio. Ale i tak podziękuję już peletom. I mamy niedużego Lesia. Czyli jeszcze światełko nadziei. I widzicie, miłośnik peletów. Odczepimy rybkę i zmieniamy przypon. Ile ma? 43 taki Lesio. Nieduży, ale mu podziękujemy. Baja. Dzięki za ufloganie podbieraka, siatki. Z śluzu. O. Dobra. Ok. Zmieniam przypon i wędkuję już tą jedną na cukierki. Czyli szybka piłka. Zmieniamy przypon. Tu mam przygotowane skisłe masło, ale po papa. O, tu pociągnięcie. I dałem małą śrucinkę, bo to jest pop-up, żeby nie wysoko 10 cm, no, o długość przyponu nad podajnikiem nie stał. To jest 2 cm. Będzie stał nad zanętą. Więc mieszanka treściwa. I zobaczymy, co na skisłe masło pop-upa z Marosza. Ok. I tak to mniej więcej wygląda. Więc wędkujemy dalej. Ile ma? 6,482 cm Robsona. Ale kod masz, jak ja mam, no wejrzesz, kod jest, no Robek. Dobra. Zobacz, czy jest. Nie wypuszczaj jest, najpierw ryby. Na pewno. Dobra, poczekaj. Dobra, i taki amur. No tak. Piękny amur. Na kulasa z wywózki.
Wracaj, byczku. Chyba twój największy, nie? Amor w życiu. Miałeś większego? Nie. Dobrze, baja. Gratulacje. Trzymaj, Robson, bo ja karpia mam w siatce. Przecież mój karp jest, nie? No i teraz... Mój karpik, nieduży, ale cieszy, odczepiamy i wędkujemy dalej, czyli pełnołuski, nieduży, ale cieszy. Taki maluszek pełnołuski, ale cieszy z rana na skisłe masło z Marosza. Więc baja i wędkujemy. I jest pyta. Zjemy jakieś śniadanko, a teraz coś mam, tylko zobaczę co. Czyli na słodką mamy karasia. Więc rybkę odczepimy i przerzucamy dalej na tą słodką przynętę. Czyli karaś. Baja. I przerzucamy. I wędkujemy dalej. I jest pytkę. Nic dodać, nic ująć. A więc jest coś. Tu wezmę podpierak. Właśnie jemy śniadanie, parówki, a to odjazd. Więc zobaczymy, co to jest. Może być karpik nieduży, bo na Japońca mi raczej to chyba nie wygląda, ale zobaczymy. Zobaczymy, co. Co mamy? Karpiszonek. Nieduży karpiszonek. Z tych wariatów prawdopodobnie. Nieduży. Tak powiedziałem, z tych wariatów. Więc zobaczcie. Przy śniadanku taki nieduży karpiszonek. Więc baja. Płynie. Po kogoś poważnego byku. I jest pytka. Nic dodać, nic ująć. Przerzucam i jem dalej śniadanko. Karasia mam. Podczepił się. Japoniec. Okej. I mamy Japońca. Fajnego. Thank you.
pięknego karasia. Czyli taki ładny karaś. Baja. Zrobił salto. Przerzucamy zestaw. Coś niedużego. Branie do brzegu. Ale nie zmienię tą przynętę na inną. Co mamy? Lesia. Leszek. Czyli pan Leszek. Okej, taki ładny lesio. Baja. Mamy branie prawdopodobnie. Bawi się, bawi. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. To ma jechać, gwizdać i świstać. Więc czekamy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, no, no. No. I co mamy? Siedzi, siedzi, bawi się, bawi. Mamy coś, tylko nie wiem co. Drodzy Państwo, zobaczymy, czy zielony książę, czy lesio, czy Japończyk. Coś jest niedużego. Bawiło się, bawiło i się wybawiło. Nie widzę, nie widzę. Jazia, czyli Jaś. Drugi dzisiaj Jaśk. Czyli drugi Jaśk. Jaś. Taki Jasik, ładnie ubarwiony, nic dodać, nic ująć, płynie, baja, przerzucamy zestaw. Mamy kolejną rybę, zobaczymy tylko co. Zobaczymy tylko co. Może być nieduży karpik. No zobaczymy. Siądziemy i holujemy. Robson poszedł się zżymnąć chyba, a ja coś ściągam. Zobaczymy tylko co. Co mamy? Jeszcze nie widzę. Może być karpik, bo bije. Nieduży karpik. Podbierak weźmiemy.
Jeszcze nie widzę. Nie widzę. Jestem mały z wariatów. Jeszcze. Ten z wariatów, drodzy Państwo. Ok. Czyli z wariatów. Wariatów. Okej, oddaj przynętę. I taki kapiszonek wraca. Więc baja. Jest pytka. Brania są, drodzy Państwo. Chcę powiedzieć tylko, że używam takiego preparatu. To jest preparat apetytu. I to, czy to w małych butelkach wcześniej było, teraz jest w dużych półlitrowych. Jak zobaczycie na zdjęciu, zakupiłem. I niewielką ilość tego preparatu dodaję do rozmieszania zanęty i to daje radę, i to daje radę. Taki symulator apetytu, dodaje się odrobinę do zalania peletów czy zanęty i wtedy to bardziej pobudza rybki do żerowania koło podajnika. Wędkujemy dalej, jest w pytkę. Mamy coś na piaskową. Coś niedużego, ale jest. Zobaczymy tylko co. Siądę i holujemy niedużą zdobycz. No, ładny karaś. Czyli Japoniec. Okej, baja. Czyli znów kolejna ryba. Tym razem co mamy? Siadamy, zobaczymy co. Rybka za rybką i to cieszy. Karaś. Znów ładny Japoniec. Duże są Japońce. Takie po 4 dychy, 38-40. Nie widzicie zresztą sami.
czepimy rybkę. Taki ładny japoniec płynie. I przerzucamy zestaw. Na drugiej jedzie, ale tu będzie karp. Tu będzie prawdopodobnie karpiszonek. Ale przytrzymamy, żeby nie weszedł mi gdzieś w krzoki. Tu będzie prawdopodobnie karpiszon. Ryba za rybą. Zejdę. Tu będzie karpik. Kij pięknie pracuje. Zobaczcie. Brzanówki z koruma. Dwuskładowe. Coś pięknego. Pięknie chodzą. Bardzo jestem zadowolony z tych wędek. Akurat pod sygnalizatory. W sam raz. Muszę wziąć podbierak. Karpik będzie, tylko zobaczymy jaki. Jeśli się nie zepnie, oczywiście nigdy nie bądźmy pewni, gdy holujemy rybę, bo dopóki ryba walczy o życie. Widzicie jak gra żyłka na wietrze. Karpik jest. Jest. Karpik. Mały, ale wariat. Pięknie chodzi kijek. Jeszcze. Thank you.
Jeszcze. I teraz wóz albo przewóz. Jeszcze. Zaliczona. Zaliczona. Taka szóstka. Może. Karpik już po przejściach, zobaczcie, po przejściach, więc od 20.92, od 20.92, 70, tak? 6500, tak mówiłem. 6,5, 72, 6,5. Jeszcze fotka i wraca do wody. I taka szósteczka wraca. Baja, dziękuję ci za walkę. A więc jedzie i mamy kolejną rybę. Pakuje się pomału, ale tutaj kolejna rybka. Tylko zobaczymy co. Zobaczymy co. Prawdopodobnie karpiszonek. Karpiszonek. Dobrze, że bieguny założyłem. Tak to mi wędka nie ściągnęło z sygnalizatorów. Pięknie kij chodzi. Robson, daj mi podbierak. Dziękuję. Co masz, Leszka, Karasia? Ja prawdopodobnie mam karpika na oko takiego ze 4 kilo może. Zobaczymy. Wybiera jeszcze.
wypluł kulkę. Widzę, kulka płynie. Wypluł, to może być za delikatnie zaczepiony. Wiem tylko, że wypluł kulkę. Ryba zaliczona i jest pyte. Czyli nic dodać. Nic ująć. Czyli taki karpik, byczek, taka piąteczka. Siedemdziesiąt trzy, niecała szóstka. Jest pięknie. Dobrze, dziękuję ci. Połóż na fotelu. Dziękuję ci, Robercik. Więc wypuszczamy zdobycz. Baja, koleżko. Dziękuję ci za walkę. Widzicie, chmura idzie, znów konkretna. Ja suszę to, niech to przeschnie i będzie pomału kończyć. Godzina 9:59. No i niedługo będziemy kończyć, a co jeszcze uda się złowić, zobaczycie to dalej na moim filmie. Więc tak to mniej więcej wygląda. Czyli machaj będą, ryby będą, z tym, że nie na pewno, drodzy widzowie, nie na pewno. No, no, bo chmura idzie, ostatnia rybka dzisiejszego wypadu, bo tak to nigdy mi to nie wyschnie. A chmurka idzie konkretna, to dawaj, 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 ostatnia rybka i zawijamy się na Kielce. Więc bawi się, bawi, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czyli z pierwszej czerwonej. Zobaczymy, co będzie. Rzucałem w nocy tam na tą tablicę i na ten biały dom przed sobą, centralnie na ten dom. I tak to mniej więcej wyglądało. Zanęta doprawiona atraktorem. Tak pokazywałem wam. Symulatorem apetytu. No i podpasowało tym rybkom.
Tak mówię, taka butelka jest wydajna, lejemy niecałą zakrętkę na cały towar, czyli na pelet, na kubek wody, niecałą zakrętkę i ja przeważnie tak to rozdzielam delikatnie, a ryba to wyczuje i po prostu taki symulator apetytu używam już kilka lat i widzicie sami, daję rybkę za rybką, oczywiście tam gdzie ryby są, na PZW też daję jakieś bonusiki i tak to mniej więcej wygląda. Więc czekam na ostatnią rybkę, czy będzie, czy nie. Chcę, żeby mi to wyschło, bo widzicie, co wyschnie, to ryba. Ale już powiedziałem, że nie moczę sprzętów. Wywózka! Kula! Robson, kula? Kula! I wywózka! Z Titanika! No umoczę go, tylko chcę zobaczyć co, nie? Jak gówno małe, to wiesz. Szkoda by było, żeby stwierdzili, nie? No bo to jest z tych wariatów jest. Nie jest duży. Nie jest duży. 65, no. No przecież mówiłem, że z tych wariatów. A ty mówisz, że to ryby słabe są. Był, ale się zbył. Tak to czasami bywa. Za szybko go chciał wyholować i mu wyrwał hak z gęby. A więc u mnie teraz ostatnia ryba dzisiejszego wypadu. I jak wyholuję, to zwijamy pomału. U Roberta się nie udało, zobaczymy czy u mnie będzie. Więc pomalutku, tak aby rybę wymęczyć. Nie duży, ale tak mówię, ostatnia ryba dzisiejszego wypadu. Maluszek, no ale cieszy. Robson ściąga już. No to ja też, jak ją wyholuję, to też ściągam. I trudno, jedziemy. Godzina 10:26. Jak trza jechać, to trza.
bierzemy ją. Najwyżej w domu se wysuszę podbierak. Ryby weszły, a trzeba jechać. Przeszedł mi na krzyż. Mam zestawy splątane. Splątał mi zestaw. Robson, weź mi ściągnij tego wędkę, bo poplątało się. Ściągnij mi tylko wędkę. Proszę cię, ściągnij ją, tylko nie zacinaj, pomału ją ściągnij. Tylko przejdź na tą stronę. No ściągaj ją, tak, ściągasz. Ściągnij ją i zwijamy się. Tylko ją wyholuję, chyba że się zerwie, bo nie chcę poplątać. No dziękuję ci, a ja sobie już rybę wyholuję. No taka piątka. Ale mnie targa. Nieduża ryba, ale małe haki to wiecie. Nie chcę wyrwać. Jeszcze. Jeszcze jeden nawrót, kulkę wypluł.
musimy. No jeszcze szarpie szczuciem. Jeszcze. Zaliczony, drodzy Państwo. Taka piękna ryba. ...68 cm. I to ryba ostatnia z dzisiejszego wypadu. Taka 5,5 koło szóstki. Kolejna szósteczka, niecała. Baja. Do następnego. Dziękuję Ci za walkę. I drodzy Państwo, leciał tak, pokazałem to na filmie. Nic dodać, nic ująć. Robson, coś o Ciebie? Robson nic nie chce mówić. Więc tak to leciało, jak pokazałem na filmie. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I do następnego. Siema. Jedziemy na Kielce. Cześć. Więc symulatory apetytu muszą być. I tak powiedziałem, niedużą zawartość leje się, czy to z zanętą, czy do zanęty, czy do peletów. Więc to jest bardzo przydatna rzecz, którą ryby lubią, kochają i ją z daleka wyczują.